W ramach akcji Jazda na Śląsk na wrocławskie tory wyjechał tramwaj, który spod zajezdni Borek dojechał na stadion przy ulicy Oporowskiej. W inicjatywie wzięli udział piłkarze, którzy rozdawali kibicom wejściówki na mecze i autografy. No, na pewno super, że tyle osób dopisało, bo wiadomo, pogoda dzisiaj jest, jak to mawiał klasyk, pogoda nie rozpiesza, tak? Niedziela, godzina 17, Piotr Świeląg. Pierwsza, ale fajnie, że przyszło tyle osób. Mam nadzieję, że po drodze uda się rozdać parę zaproszeń na mecze. Wspólne działanie Śląska i MPK ma pomóc komfortowo dotrzeć na stadion i z niego wrócić. Sprawna współpraca może przynieść wymierny efekt w postaci większej frekwencji na meczach. To jest taki punkt wyjściowy, chcemy, by była większa. No im większa ta frekwencja, tym większa jest pomoc MPK potrzebna, by ten dojazd na mecz był komfortowy, bezpieczny, by nie tylko dojechać na mecz, ale i wrócić. Wiemy, że mecze często odbywają się w późnych godzinach, więc około tam 22 czy 23 na tej komunikacji wiele nie ma, dlatego jest dodatkowa komunikacja w pewien sposób załatwiana, dogadywana przez właśnie klub z MPK. No jest to bardzo pomocne dla wielu kibiców. Zachęcamy do tego, bo parkingi na stadionie, przy stadionie nie są z gumy, a gdy tych kibiców przychodzi kilkanaście, dwadzieścia parę, a miejmy nadzieję, że i 30 parę tysięcy, no to tych miejsc nie jest wystarczająco, może nie być wystarczająco, no dlatego podróż MPK wydaje się być takim najlepszym rozwiązaniem. Taka kolejna akcja, w której uczestniczą też piłkarze, wychodzicie do kibiców? Tak, chcemy, by no po tej pandemii, wiem, że już czasu trochę minęło, ale był taki rok czy półtora, że zawodnicy byli dość mocno zamknięci, nawet gdy już te obostrzenia dla takich zwykłych ludzi, powiedzmy, były trochę luźniejsze, to piłkarze dalej byli trzymani trochę w taki sposób, że nie do końca mogli się spotykać z ludźmi, wychodzić i mieli taki swój reżim. No od jakiegoś czasu jest tego więcej i chcemy, by te nasze spotkania były no, coraz częstsze. Teraz akcja z MPK, wcześniej byliśmy w ZOO, w Aquaparku, organizujemy różnego typu wyjścia, mamy kolejne plany, no i chcemy, by tych piłkarzy w mieście i nie tylko, w regionie całym było więcej. Od dłuższego czasu staramy się wspierać na różne sposoby naszą drużynę. Po pierwsze oczywiście informujemy o spotkaniach, meczach w naszych kanałach komunikacyjnych. Po drugie wreszcie zapewniamy obsługę przewozów na te szczególnie duże, wysokofrekwencyjne mecze, gdzie spodziewana jest duża liczba widzów i to robimy od dłuższego czasu już. Teraz ta akcja Jazda na Śląsk jest takim kolejnym etapem. Od dzisiaj rozpoczyna kursowanie taki tramwaj, gdzie od czasu do czasu w ramach takiej odwróconej kontroli piłkarze Śląska Wrocław będą rozdawać bilety, czyli nie będziemy kontrolować biletów w tym tramwaju, w zamian za to będziemy rozdawać bilety. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.